Świetnie się złożyło, bo wtedy, kiedy zostałem redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego, właśnie papieżem został wybrany papież Franciszek. I bardzo mi to pomogło w prowadzeniu tej gazety, ponieważ patrząc na niego pomyślałem, to jest właściwie sposób komunikacji w Kościele. Myślę, że założenie jest takie. Należy być w jakiś sposób osobą konserwatywną, w tym sensie, aby konserwować, to znaczy przechowywać wartości ewangeliczne, nie odchodzić od nich, być w tym bardzo jednoznacznym, to znaczy przekonanym, że warto żyć tak, jak Chrystus nas tego uczy. A jednocześnie, żeby ten konserwatyzm był otwarty, żeby był w dialogu. Dlaczego? Nie tylko chodzi o to, aby zdobywać innych ludzi dla Chrystusa, chociaż to też, ale również dlatego, żeby rozumieć w ogóle życie człowieka, także życie chrześcijanina w ogóle, jako drogę, to znaczy jako pewien rozwój. I myślę, że to właśnie bardzo akcentuje papież Franciszek, który nie jest teologiem takiego wymiaru jak kardynał Ratzinger i potem Benedykt XVI, ale jest ogromnie potrzebny właśnie jako pedagog, jako duszpasterz. I on w związku z tym nie tyle mówi o wartościach, o ideach, ale mówi o pewnym życiu, o życiu człowieka, które jest drogą i na którym się dojrzewa. I w związku z tym my sami, chrześcijanie, musimy się do tego przyznać, że dojrzewamy do pewnych wartości, że jesteśmy coraz bardziej do nich przekonani, ale też, że świat potrzebuje takiego towarzyszenia i wspólnego rozeznawania, to znaczy odkrywania, co jest dobre, a co złe, właśnie jako ludzie drogi. Myślę, że tak bym zdefiniował przewodnik katolicki, który właśnie w tytule ma taki mocny akcent przewodnik, ale nie chcielibyśmy, żeby to był przodownik, ale żeby to był towarzysz drogi.